Bardzo się cieszę, że mogłem podjąć się takiego wyzwania. Czuję się bardzo wyróżniony. Wojciechowski to niezwykła postać. Osoba o niezłomnym charakterze. Bardzo ważna osoba w dziejach naszego kraju. Również dla mnie bardzo ważne jest to, że mogłem zaistnieć na ścianie w tak znakomitym miejscu. To mój pierwszy mural na Mokotowie, przy Madalińskiego, nieopodal wspaniałej ulicy Puławskiej. Projekt muralu został pomyślany jako ścieżka życia prezydenta Wojciechowskiego. Znajdziemy tu jego wczesne lata w Kaliszu, Uniwersytet Warszawski, czas jego konspiracji, ale również emigrację. Przedstawiliśmy trzy budynki reprezentujące miasta, w których Wojciechowski przebywał. Jest tu Zurych, Londyn oraz Paryż. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które objął po odzyskaniu niepodległości. Zamek Królewski, Belweder związany z jego wyborem na prezydenta kraju. Jest też tutaj pokazany szczególny moment w historii Wojciechowskiego, ale również Polski i naszej demokracji, czyli scena, w której Wojciechowski konfrontuje się z marszałkiem Piłsudskim na moście Poniatowskiego. Jest również oczywiście SGGW i SGH, ponieważ bardzo nam zależało, żeby dać taki czytelny symbol, że mówimy o prezydencie z SGH.